Elo, elo! Dobra, gałgany. Generalnie dzisiaj mam taki pomysł, że zrobimy labirynt dla kotów. Dokładnie. Popularny format, który miałem okazję zobaczyć między innymi gdzieś za granicą. Czas najwyższy przenieść to na polskie realia i tutaj w bunkrze zbudujemy labirynt dla kotów z kartonu. Kupiliśmy karton i będziemy robić, więc do dzieła! Drugie takie, postawił tam i później połączył jedno z drugim. Tak robimy. Później będzie łatwiej można to przesunąć. Dobra, wszystkie te dziury trzeba zategować. Tutaj widzisz. Tu będzie można po prostu połączyć u góry jedno z drugim. Na przykład to z tym tutaj by można było taki rozciąg zarobić. Ale mały, żeby było widać to. Tak, raczej no mały. Praktycznie skończony. Został tylko ostatni element, tylko czyli drzwi wyjściowe. Koty muszą się tutaj dostać. To jest ich jedyna szansa, żeby dostać się z labiryntu. Proste! Pokazujemy, jak wygląda labirynt. Tu. O, ja jebik. Generalnie tam się zaczyna wejście. Koty muszą iść tutaj tym. Tu. Czyli labirynt jest dosyć trudny. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Czy ma jakieś wady konstrukcyjne? Nie ma. Jest doskonale zaprojektowany i... Ma jedną. Jaką? Pomagał przy tym Krzysiu. To prawda, to jest wada. Ale generalnie jest najdoskonalszą konstrukcją, jaką można było sobie wymarzyć. A jak to nazwiesz? Kit City. A nie Kociopolis? A no dobra, może być Kociopolis. Kitty City też może być, Kitty to jest City. Po angielsku. No, tak. A Kociopolis to jest po polsku. Nie, to jest Kociopolis to jest po labiryncku. A, Kociopolis, no. Albo inaczej, labirynt da... Nie, to nie to. Koci labirynt, albo... Jak był? Labirynt Minotaura? Labirynt Kota. Kototaura. No nice, dobra robota. Zajęło nam to, o dziwo, niewiele czasu. To teraz jedziemy po koty. Labirynt jest gotowy. Czas wpuścić lwy! Idę po pierwszego kota. Daisy, pierwszy kot, który pójdzie zmierzyć się z labiryntem Downa. Dobra, Daisy, chodź. O, weszła i jest. I zaczęło się. Czyli zamykamy i kot wchodzi. Niestety nie włączyliśmy stopera. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Na razie krąży... O, patrz jak szybko! Kurczę, zobacz jak ten. Ale poszła w... Ale zły kierunek. No, Daisy, musisz znaleźć wyjście. O nie, źle idzie. Kurczę, to ślepy załek. Nie! Nie, tak nie wolno, tak Daisy. Nie wolno. Dobra. Nie ma oszukiwanka. Dobra, wiesz co, ja jej sugerować będę, że tu jest wyjście. Daisy. Tylko, żeby nie... Nie. Daisy, to jest nielegalne, tak? To jest ślepy zaułek się nazywa. To jest ślepy zaułek, dokładnie Daisy. Musisz teraz tędy wrócić. Wrócić tą samą drogą, którą przyszłeś. Daisy, nie załamuj mnie, masz jeszcze szansę. Dawaj, masz jeszcze szansę. Nie, to jest okienko. Daisy, no o właśnie, w drugą stronę.
W drugą stronę. Nie Daisy. Nie, o właśnie, tu, wracamy, tu. Tutaj. Muszę ją poprowadzę trochę. Daisy, tu! Kot się zgubił. Tu. Dawaj, tu. Widzisz? O, tędy, tu. No idziesz, idziesz, dawaj. No jedziesz, no lecisz, dawaj. Dawaj, idziesz. O! Nie, wróciła prawie na dobry tor. Jest dobrze, tu jest wyjście, Daisy. Ale nie tędy. Nie wolno. Dawaj. O, jest dobrze. Tu się lekko zgubiła, zachwiała się, ale już ma dobry kierunek. No, już Daisy, prawie. Dawaj. A coś się zainteresowała. Nie, tak, ona coś jakby... Bo tam woda, bo tam się wylało z tej, z michy. Daisy, później będziesz wąchać. Później, tu jest wyjście, czas ci leci. Daisy! dobrze. Dobrze, nie, oj, nie. W ścianę walła. Tu jest blisko wyjście, tak, 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 Daisy, jest, wyszły kotek, umność. To był naprawdę równy wyścig, chyba około 2 minut było, bo za późno włączyłem stoper, ale tak uważam, że bardzo dobry wynik. No, generalnie, labirynt po prostu super. O, chcę jeszcze. Kotko, chcę jeszcze, ale zanim będzie jeszcze, musimy jednak zabrać do cypera. Tutaj, to jest taki czarny koń. Może być lepiej, może być gorzej. Dobra, chodź, a może po prostu zniszczyć. To jest ciężki koń. Już. I kot zaczyna puścić kota. Swoją przygodę. Widać, że Lucyfer w pierwszej kolejce. On tak ostrożnie. To jest kot Daisy, skupiony. Płacze, weź Daisy. On woli powoli. On woli powoli. To jest kot, który lubi zwiedzać. O, ale dobrze mu idzie. Wiesz co, Lucek może mieć lepsze wyniki z tego powodu, że on teraz po węchu może, ale co, widzę, że popełnia ten sam błąd. Też się zgubił, widać od razu, że poszedł nie tam. No, Lucek, dawaj, dobrze ci idzie. Jak tam czas? Minuta. No, Lucek, dobra, idzie. On zwiedza, to jest kot, który zwiedza mapę. Tak. No, fajny karton. Ale Lucek, tu jest wyjście, dawaj, dasz radę. On się zmęczył po prostu. Dasz radę, chyba Daisy będzie szybciej. Dasz radę, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie, nie. O Boże, chyba złamał właśnie jedną z bramek. Dobry labirynt. Nie! Lucek, nie tutaj. Tutaj, Lucek, z tej strony, tu, cofaj się. Nie, pomyliłeś się, tu jest przejście. Lucek, tu jest przejście, tu, musisz się zawrócić. To ślepy zaułek, tędy się nie zmieścisz, Lucek. Lucek ma w***. Ja cię kręcę. Lucek, zawracaj. Raz, dwa, zawracamy. To jest kamień. To był Easter Egg. Zostaw ten kamień natychmiast. Zostaw ten kamień. Daisy płacze, wypuść. Daisy płacze. Lucek, kończ ten wyścig. Dawaj, lecisz z tym koksem. O, jesteś bliski wyjścia? Bliski wyjścia, to jest kolejna pułapka. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Dawaj, Lucek, tutaj jest i musisz iść dalej. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, bo Daisy już płacze. Lucek, Lucek, Lucek. Nie, Lucek, to nie jest najlepszy sposób. Nie teraz, dawaj. I już jesteś bliski wyjścia. Już jesteś. Jest! Udało się! Minuta 48. To taki dobry. 2:48, przepraszam. No to niestety. 2:48. Jesteś naszym oficjalnym zwycięzcą. Pokaż kres Daisy. Gratulacje, Daisy. Pierwsza ukończyłaś labirynt. Ona teraz przestała tam wejść, bo się jej tak spodobało. No, Daisy znowu sobie spaceruje. Tak czy siak, labirynt został ponownie otwarty. O, jest Daisy w labiryncie i to samo istnieje. Lecz liczy nowy rekord. Liczy jej nowy rekord, Krzysiu, bo coś czuję, że teraz to będzie błyskawica, chyba że ona poszła pozwiedzać, bo nie mamy takiej 100% pewności. No co, Daisy? Nie, zostaw ten karton. O, patrz, jak się przemieszcza. Jak prawdziwy ninja. Znowu znalazła easter egg w postaci kamienia. Tak, bo ona, bo Lucek jej powiedział, że jest achievement. A patrz, Lucek chyba też tam zaraz wchodzi, co nie? No i co teraz, Daisy? Nie, rób tak, bo ona ma brać udział w wyścigu. Ona się zainteresowała kamieniem. Zobacz, zobaczymy, czy Lucek wejdzie. On musiałby wejść. Najlepiej, jakbyś Lucek przed wejściem dla kotów, a nie wyjściem dla kotów. Dobra, chyba nie pobije rekordu. Chyba nie. Coś tak ponauczuję. Chyba nie pobijesz rekordu, Daisy. Chyba nie opanował. A pokazywałem ci na kartce, jak ten labirynt długo. O nie, nie, tak nie robimy. Coś czuję, że ten labirynt długo by nie powstał. Ale zgubiła się. Już cię denerwuje, już cię denerwuje. No tu. Widzisz? Tu jest wyjście. Tą drogą, Daisy, tu. No, jesteś już blisko. Teraz tu, o właśnie tu musisz iść. Tu, tam i tam, o tam. Tu musisz iść, tędy. No, Daisy już prawie wyjścia, a Lucek właśnie wkroczył do labiryntu. I Lucek przemieszcza, Lucek to chyba już jest na drogę, tak mi się wydaje. Daisy, patrz, tu jest wyjście, zobacz, kitku.
Znalazłeś wyjście, mój mądry kotek, znalazł wyjście. No, Lucek robi też mapę na 100%. Podoba mu się labirynt. O, będzie spotkanie kotów w labiryncie. O, jakie słodkie, Daisy, bez... Co za oszust? Oszustwo. Daisy, tak znalazły ci. Hej, wziąć to! Znalazły koty! No nie, oszukują. No nie, tak się nie przychodzi labirynt. Postanowiły oszukiwać w grze. Znalazły exploit. Tak się tego nie robi. Ale patrz, myk, ledwo co, jeden znalazł exploit i już od razu myk na forum. Dobra, to właśnie był wielki test labiryntu dla kotów. Jak sami widzieliście, koty bawiły się przednio. Oficjalnie wyścigu wygrała Daisy. Obu kotom trzeba było troszeczkę pomóc, bo nie chcieliśmy, żeby drugiemu kotu było długo, smutno, kiedy czeka. Aczkolwiek Daisy jednak mimo wszystko wykazała się szybkością. Lucyfer troszkę powolnie zwiedzał cały labirynt, ale ostatecznie oba koty ukończyły. Piszcie, czy chcecie więcej takich zajebistych odcinków, lub może macie własne fajne pomysły. A póki co, elo!